ten księżyc dał za tę noc Renato. Cały świat za tę noc Renato. Spakuj kufrystę i jedźmy byle gdzie. Po raz drugi w domu weselnym na Stawach w Suchej, a po raz 13 w historii telewizji Sierac Studio Filmowe przyjmowaliśmy gości na Garden Party, dorocznym spotkaniu integracyjnym dla samorządowców i przedsiębiorców z Sierackiego. Serdecznie witamy w tym pięknym miejscu, w to piękne popołudnie, czyli na Stawach w Suchej. W tym roku już po raz 13 bawimy się na Garden Party, a tegoroczna impreza nosi nazwę Noc z Renatą. Cały bym Paryż dał za tę noc Renatą, cały świat za tę noc Renatą. Na loterię los i w San Francisco złoty most. Bowiem gwiazdą tegorocznego Garden Party była Renata Zarembska. Znakomita aktorka, która przez wiele lat występowała w kabarecie pod egidą Jana Pietrzaka. Więc chciałabym pana poprosić, by los się ułożył tak prosto, teraz prosto pan stoi, by przestał pan szczęście przynosić. W dużej mierze dzięki sponsorom na 13. Garden Party bawiło się prawie 200 gości. Głównym sponsorem imprezy była firma Abel z Brąszewic, a pozostałymi grupa Tubondzin, cementownia Warta z Trębaczewa i kopal z Duńska Wola, Indesit Company Łódź, Termy Uniejów, firma 4J z Chociwia Łaskiego oraz Timak Agropolska. Bardzo fajna sprawa. Bardzo dobrze, że ci ludzie się spotykają, że się spotykamy, rozmawiamy, nie udajemy. Nie jesteśmy pod krawatami, na co dzień jesteśmy pod krawatami, nie musimy dzisiaj też być pod krawatami. Piwko, dobre jedzenie, rozmowy, muzyka, o to właśnie chodzi. Fajna pogoda, fajni ludzie, no cóż więcej trzeba, trochę muzyki, trochę dobrego jedzenia i dobre humory i wtedy można się bawić. Goście bawili się znakomicie, a do tańca grał zespół Cudens z Czestkowa. A prezes żoneczkę swą, sekretarkę też niezłą. W telefonie obie są, choć o sobie nie wiedzą. Goście bawili się znakomicie niemal do białego rana. Tu jestem pierwszy raz, ale ogólne wrażenie jest bardzo eleganckie, naprawdę. Wielkiej miłości. Muzyczka jest elegancka. Ja do Państwa mam przepis. Jadło, jak to się mówi, po naszemu, jest wspaniałe. Jeśli go zastosujecie... Co to więcej życzyć sobie?